których już nie ma. Czytamy często od końca lub nie czytamy wcale. Bo o Żydach, no nie lubimy Żydów. No ale dlaczego? A czy ktoś zna jakiegoś Żyda? Nikt. A czy komuś jakiś Żyd coś przykrego zrobił? Nikomu. Więc o co chodzi? Prawda? Więc o co chodzi? W ten sposób ich historie pozostają często wciąż nieodszyfrowane. A wraz z nimi losy setek miast i miasteczek przedwojennej Polski. Takich jak mordy pod Siedlcami, gdzie Żydzi i Polacy żyli obok siebie na co dzień, nie wiedząc, że nadejdzie koniec. A to, co było wcześniej, trzeba będzie odszyfrowywać ze wspomnień. Wspominają ludzie, bo to mordy, to miasto było żydowskie. Mordy. Dom na końcu szosy. Polacy i Żydzi. Przeszłość wydaje się czasem czarno-biała. Ale spotkania ludzi, którzy żyli w jednym domu, nigdy takie nie były. Ta historia zaczyna się właśnie od nich, od spotkań przy bułkach. Był rok 1920. Trwała jeszcze wojna. W sierpniu mordy zostały zajęte przez bolszewików. Feliks Hajewski ukrywał się w leśniczówce razem z dziadkiem, gajowym miejscowych ziemian przewłockich. Dzięki pewnym spotkaniom wiedział jednak, co dzieje się w miasteczku. Do leśniczówki co drugi dzień przychodziła po mleko znajoma Żydówka z mordów. Przynosiła mi wspaniałe chałki i kajzerki chrupiące. Z przerażeniem słuchałem jej opowieści, jak to czerwoni rządzą w mordach. Rozstrzelali policjantów i nauczycieli, którzy nie zdążyli uciec. Uwięzili felczera Makowskiego, jedynego lekarza w okolicy, i jego żonę, znaną położną, oraz bogatszych mieszczan Polaków. Gitla Fink, córka właściciela sklepu bławatnego w rynku, sporządziła listę, według której dokonywano aresztowań i przesłuchań. Wojna niosła ze sobą różne postawy. Inaczej niż Gitla Fink zachował się Mordechaj Łasza, zwany od tego czasu Beznoszkiem, bo walcząc przeciw bolszewikom, stracił nos. Jeszcze inaczej polski piekarz o nazwisku Kuryk, który dla Srula Steinberga i jego brata nie miał ani wspaniałych chałek, ani kajzerek chrupiących, jak zeznawał potem Steinberg. Dnia 17 sierpnia roku bieżącego zostałem wzięty wraz z bratem moim, Ickiem Steinbergiem, do pędzenia bydła do mord przez trzech żołnierzy bolszewików. Dnia 19 tegoż miesiąca żołnierze polscy w mordach zaaresztowali nas i przyłączyli do partii jeńców bolszewickich. Po drodze jeden z cywilnych Włościan, katolik, celował w nas, chcąc widocznie strzelić. Brat mój upadł. Ja zaś, stojąc blisko owego osobnika, zdążyłem zauważyć, iż jest to piekarz z mord, nazwiskiem Kuryk. Następnie strzelił on powtórnie w brata mego, po czym, zrewidowawszy jego kieszenie, zabrał mu pieniądze w markach polskich. Tegoż dnia pochowałem brata mego Icka na żydowskim cmentarzu w mordach. Wojna niedługo potem się skończyła. Ale pęknięcia w relacjach polsko-żydowskich nie zasklepiły się wraz z nastaniem pokoju w odrodzonej Rzeczypospolitej. W 1925 roku Głos Lubelski, organ endecji, chwalił założenie w mordach chrześcijańskiej piekarni. Dzięki właścicielowi dóbr mordy, panu Henrykowi Przewłockiemu i zarządowi kasy spółdzielczej Rolnik, powstaje nowa placówka chrześcijańska. Mianowicie założono tu piekarnię chrześcijańską. I dzięki zrozumieniu rolników, ci ostatni kupują chleb już w polskiej piekarni. Postanowiono utworzyć też punkt skupu zboża, aby w ten sposób poderwać Żydów, którzy po dwa wagony zboża dziennie wysyłają ze stacji mordy, robiąc na niezorganizowanym rolniku bajeczne interesy. Wspomniany Przewłocki nie miał jednak nic przeciwko prowadzeniu handlu z żydowskimi sąsiadami czy zaproszeniu ich do swojego domu kilka lat później. To spotkanie przy zdjęciach wspominała jego córka, Janina Przewłocka. W 1929 roku dziadek zafundował ojcu podróż i obaj pojechali do Turcji, Egiptu i Ziemi Świętej. Gdy stamtąd wrócił i wywołał wszystkie zdjęcia, zaprosił Żydów z miasteczka.
tłum w jarmułkach i chałatach zebrał się w naszym ogrodzie, a ojciec rozłożył album ze zdjęciami na stole przed domem i opowiadał Żydom o Palestynie. Niewiele pewnie widzieli, ale bardzo ich to interesowało. Nawet jeśli nie widzieli dobrze, to na pewno patrzyli inaczej. Palestyna była dla diaspory żydowskiej, a szczególnie dla syjonistów, czymś innym niż dla przewłockich pielgrzymów do Ziemi Świętej. Podobnie było z Mordami, ziemią codzienną, na której Polacy i Żydzi obok siebie pielęgnowali różne tradycje religijne. Na nowym nauczycielu w miejscowej szkole te żydowskie zrobiły nie lada wrażenie. Wyszedłem na miasto po raz pierwszy w któryś piątek, gdy już zapadał zmierzch. Z miejsca uderzył mnie niezwykły widok. Prawie we wszystkich oknach domów miasteczka rozbłysło tysiące świec. Tak wyglądał szabas we wszystkich miastach i miasteczkach całej Polski. Zafascynowany morzem świateł, podkradłem się pod jedno z okien. Zobaczyłem odświętnie ubraną rodzinę żydowską. Na dużym stole obok świecznika znajdowały się koszerne potrawy, jak różne potrawy rybne. Żydzi rozkoszowali się w spożywaniu dań z ryb. Na pierwszym, jakby honorowym miejscu siedział brodaty mąż, obok żona i dzieci. Kolacja szabasowa w piątek była dla Żydów ważnym świętem, toteż przygotowywali ją przez cały tydzień. Jeśli to była zima, w piecach palili goje, bo religia zabraniała robić Żydom cokolwiek w szabas. Wrażenie wzmocnił fakt, że miasteczko nie było zelektryfikowane i nawet na rynku panowały, jak wspominał nauczyciel, egipskie ciemności. Gdyby przyszedł tam za dnia, ponownie ujrzałby głównie Żydów, tyle że przy pracy, najczęściej za sklepową ladą lub w warsztacie rzemieślniczym. A gdyby przyszedł w czwartek, to spotkałby ich w jeszcze innej roli i może oceniłby ją inaczej niż zrobił to stajenny państwa przewłockich. W czwartki były duże targi. Najechało się różnych cały rynek i handlowali. Było w Mordach dużo Żydów, ale Żyd to był Żyd. Jak pana nie wykorzystał, to nie chciał z panem gadać. Jak tylko widział, że ty masz głowy trochę, to o, ty za mądry jesteś, mówili i nie chcieli z nim gadać. Zawsze szukali głupszego, by go wykorzystać. Opinie stajennego poddają w wątpliwość wspomnienia innych mieszkańców. Wspominają, że bardzo naród taki był, no, pracowity, naród był handlowy, że Żyd no, tylko handlem się trudnił. No. Ale tak, żeby oni tam komuś szkodę robili czy coś, to nie było. No. Nie było, no, bo ludzie byli tak samo jak Polacy. No. Jeden jest taki, drugi jest taki. No. Wątpliwości nie ma jednak co do tego, że wśród straganów i ludzi załatwiających bieżące interesy dostrzec można było obelisk przypominający o przeszłości. Pomnik z nazwiskami polskich i żydowskich mieszkańców, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. Mieszkańcy wspólnie sfinansowali jego budowę. Pomimo tego, że przywoływał zdarzenia, które w latach 30. nadal ich dzieliły. Nie zdążyły jeszcze wygasnąć spory, kto był bohaterem, a kto zdrajcą w wojnie 1920 roku, kiedy wybuchła kolejna. Jej pierwszą ofiarą po wkroczeniu Niemców do miasteczka był weteran poprzedniej, Mordechaj Łasza, znany jako Beznoszek. W kolejnych miesiącach liczba ofiar rosła. Mordy były przeludnione wskutek napływu uchodźców z innych miejscowości. W utworzonym przez okupantów getcie szerzył się tyfus i głód. 22 sierpnia 1942 roku hitlerowcy przystąpili do jego ostatecznej likwidacji i wywózki Żydów do Treblinki. 17-letnia Elżbieta Przewłocka nie była obojętna na los ludzi, z którymi przed wojną codziennie spotykała się w jednej szkole. Ostatniego wieczoru przed akcją przybiegła do mnie do domu moja koleżanka, Dziunia Majówna, córka naszej nauczycielki. Mieszkały w jednym domu z państwem Kaffebaum, którzy mieli półtoraroczne dziecko. Prosili o ratowanie tego maleństwa. Sami nie chcieli nigdzie uciekać. Powiedzieli, że są już bardzo zmęczeni tym, co się dzieje, że chcą iść z całym swoim narodem. Wzięłam na ręce dziewczynkę zawiniętą w czarny szal. Rodzice bez słowa przyjęli mnie z tym dzieckiem. Kazali mi jednak całe dni spędzać z małą Hanią w parku. Nie można było mieć pewności, że nikt nie doniesie. W
tym samym czasie w miasteczku doszło do ostatniego spotkania Polaków i Żydów. Z ukrycia sfotografował je brat Elżbiety, Janusz, a zanotowała Irena Ostaszyk. Na rynku przybywało coraz więcej żydowskich rodzin. Wszyscy ludzie opuścili getto, ponaglani przez swoją policję. Robiło się coraz gwarniej. Gorące kamienie i piach rynkowy dawał się ludziom we znaki. Dzieci płakały. Pić. Matki nie miały bodaj kropli wody, gdyż w tym pośpiechu wychodzenia z domów traciły orientację. Dzieci mdlały na rynku z pragnienia. Na ten widok polskie kobiety wynosiły pod fartuchami chleb i wodę, jakieś owoce i ukradkiem podrzucały na obrzeża rynku, skąd zabierały je żydowskie małe dzieciaki i dzieliły pomiędzy siebie. Około godziny 11 na rynek zaczęły zjeżdżać się chłopskie wozy z nakazu Niemców. Po załadunku cały ten kondukt skierowany został na Siedlecką szosę. Niebawem na rynek powychodzili pozostali mieszkańcy i stali smutni, rozmyślając nad tym, co się stało. Tego dnia niewiele rozmów było pomiędzy ludźmi. Każdy zdawał sobie sprawę z tego nieszczęścia, któremu nijak zapobiec nie było można. Miasteczko opustoszało jak grób. Wraz z nadejściem Sowietów w 1944 roku życie zamarło także w pałacu, z którego wypędzono rodzinę Przewłockich. Henryka, ojca Elżbiety, Janusza i pięciorga innych dzieci NKWD wywiozło na Syberię, tą samą szosą co Niemcy Żydów. Na jej końcu został pusty dom. Pomnik odbudowano, targi wokół niego wznowiono, ale ludzi, których już nie ma, można tylko wspominać. Nie trzeba od końca.